Szanowni Państwo, to wielka chwila dla wojewody lubelskiego, który aktów dekomunizacji to już troszkę robił, również wówczas, kiedy obejmował urząd wojewody i zdejmował zdjęcia komunistycznych wojewodów lubelskich z gabinetu wojewody. Natomiast to jest akt prawny, to jest niezwykła chwila, bo chcę Państwu powiedzieć, że od samego początku lat młodzieńczych, ale i lat dorosłości tej pracy również naukowej towarzyszy mi jedno przekonanie i wiedza, bo to nawet nie jest przekonanie, tylko wiedza. Totalitaryzm komunistyczny tym tylko różni się od totalitaryzmu faszystowskiego, nazistowskiego, że wymordował o wiele więcej ludzi w Europie, na świecie i w Polsce. No tylko tym się różni. Dlaczego w społeczeństwie polskim i w państwie polskim było przyzwolenie na to, żeby gloryfikować w związku z tym osoby, które wspierały czynnie i współtworzyły totalitaryzm komunistyczny na ziemiach polskich? Nie. Wynika to wyłącznie z zakorzenienia w świadomości naszego społeczeństwa bardzo negatywnych stereotypów i bardzo negatywnej czy fałszywej wiedzy na temat historii. Tym się tylko różni totalitaryzm komunistyczny od totalitaryzmu faszystowskiego, nazistowskiego, niemieckiego, że wymordował więcej ludzi na świecie, w Europie i w Polsce. Dlatego nie może być zgody na to, żeby ulice polskich miast, ulice Lublina, place w Lublinie, nosiły nazwy tych, którzy czynnie wspierali totalitaryzm komunistyczny. To jest po prostu absolutnie dzisiaj pewien dziejowy akt sprawiedliwości, to co robimy. Oczywiście na przestrzeni tych 28 lat od 1989 roku dokonano bardzo wiele w Lublinie i w województwie lubelskim. Zdekomunizowano bardzo wiele placów i ulic, natomiast pewne pozostałości jeszcze mamy. No i dzisiaj te pozostałości w Lublinie likwidujemy. Jak Państwo wiecie, zgodnie z ustawą, która weszła w życie 2 września 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, samorządy zostały zobligowane do tego, żeby w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie tej ustawy dokonać zmian nazw ulic i placów. Tych, które oczywiście w jakikolwiek sposób gloryfikują komunizm, czy nawiązują do osób, które czynnie uczestniczyły w budowie tego komunizmu w Polsce. Samorząd miasta Lublina nie skorzystał z tej okazji w ciągu tych ostatnich 12 miesięcy. W związku z powyższym wystąpiliśmy o opinię do Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie czterech nazw ulic i placu w Lublinie. Chodziło o ulicę Leona Kruczkowskiego, komunistycznego poety, szefa Związku Literatów Polskich w czasach dojrzałego, najbardziej brutalnego stalinizmu, człowieka, który walczył o to, ażeby była zgodność pomiędzy tym, co się dzieje w Związku Literatów Polskich i w poezji polskiej, z propagandą, którą siała komunistyczna partia w Polsce. Chodziło o ulicę Jana Hempla w centrum miasta, człowieka również bardzo zaangażowanego w życie totalitaryzmu komunistycznego, czy w rozwój totalitaryzmu komunistycznego. Chodziło również o plac Zeidlera, plac przy UMCS-ie, człowieka, który był rektorem UMCS-u i tego mu nikt nie odejmuje, natomiast który czynnie uczestniczył w życiu komunistycznej partii w Lublinie i w Polsce, i w związku z powyższym również w tym zakresie były wątpliwości. Jak również chodziło o ulicę Pierwszej Armii Wojska Polskiego w Lublinie. Nie chodzi o żołnierzy Pierwszej Armii Wojska Polskiego, żebyśmy mieli tu pełną jasność i od razu musimy to zastrzec. Nie chodzi o żołnierzy Pierwszej Armii Wojska Polskiego, pojedynczych, indywidualnych żołnierzy, którzy albo nie zdążyli do Andersa, no i załapali się do Berlinga, albo po prostu walczyli z bronią w ręku o to, żeby wygonić faszystów, nazistów niemieckich z Polski, oddawali swoje zdrowie i życie właśnie w tym celu. Nie chodzi o tych żołnierzy, chodzi o samą formację, która była przybudówką Armii Czerwonej, która de facto zaprowadziła w Polsce kolejną dyktaturę, kolejny totalitaryzm właśnie w 1944 i w latach następnych. W tych wszystkich czterech przypadkach otrzymaliśmy opinie Instytutu Pamięci Narodowej. Te opinie były negatywne, wszystkie te cztery
przypadkach i w związku z powyższym te opinie jako wiążące dla wojewody lubelskiego są podstawą do tego, żeby podpisać, co przed momentem zrobiłem, stosowne zarządzenia zastępcze. Jeszcze w tym miejscu powiem, że zgodnie z przepisami ustawy czas oczekiwania na opinię Instytutu Pamięci Narodowej zawiesza bieg terminu tego 3-miesięcznego na wprowadzenie zarządzenia zastępczego. W związku z powyższym 13 grudnia dzisiaj, data niezwykle symboliczna, data wprowadzenia stanu wojennego, czyli tego apogeum, można powiedzieć, punktu kulminacyjnego, a zarazem punktu zwrotnego, jak się później okazało, komunizmu, jest datą, która mieści się w terminie przewidzianym w ustawie. W związku z tym, że na opinię Instytutu Pamięci Narodowej czekaliśmy dość długi czas. Podjąłem decyzję o tym, ażeby te wszystkie cztery nazwy zamienić nazwami, które w moim przekonaniu nie budzą najmniejszych kontrowersji. Jeśli chodzi o Leona Kruczkowskiego, poetę komunistycznego, zastępujemy nazwę ulicy Kruczkowskiego nazwą ulicy Zbigniewa Herberta. Co do tego, kim był Zbigniew Herbert, jakim był poetą, jakim był patriotą, jak wielkim był Polakiem, sądzę, że nie znajdziemy ani jednej osoby w mieście Lublinie, która by jakiekolwiek wątpliwości tutaj mogła przedstawić. Zbigniew Herbert jest znakomitym patronem ulicy tej, która jeszcze do dzisiaj nosiła nazwę, do dzisiaj nosi jeszcze nazwę Leona Kruczkowskiego. Nie było jeszcze ulicy Zbigniewa Herberta w Lublinie, a przypomnę również, że ta ulica Zbigniewa Herberta będzie się mieściła w dzielnicy, w której mamy nazwy ulic poświęcone poetom polskim, wielkim, wybitnym polskim poetom jak Mickiewicza czy Słowackiego. Bo to jest mniej więcej w tym samym miejscu. Jeśli chodzi o ulicę Jana Hempla, to jest to ulica, jak Państwo wiecie, przy której znajduje się tak naprawdę pomnik Matki Sybiraczki, pomnik, przy którym każdego roku odbywają się uroczystości. Uroczystości, które poświęcone są w głównej mierze pamięci wszystkich tych milionów ludzi, którzy zostali zesłani na Syberię przez różne władze rosyjskie bądź sowieckie, bo to przecież były wcześniej władze carskie, później władze rosyjskie, sowieckie.